Mamy tutaj narysowane dwie proste, które się przecinają w jednym punkcie, i z tego punktu poprowadzona jest jeszcze jedna półprosta tutaj. No i są pewne dane na rysunku, że ten kąt tutaj mały ma miarę x, ten kąt ma miarę 60 stopni, a ten kąt ma miarę 7x. No i naszym zadaniem będzie teraz wykombinowanie, jaka jest miara tych wszystkich kątów na tym rysunku. No i żeby to zrobić, to musimy jakoś obliczyć, jaka jest wartość x. Wtedy już wszystko będzie jasne. No, i główna obserwacja, która nas doprowadzi do rozwiązania tego zadania, jest taka, że tutaj, jak mamy dwie proste, które się przecinają, to te kąty, które tutaj leżą naprzeciwko siebie, czyli ten kąt i ten kąt, są sobie równe, bo to są kąty wierzchołkowe. Czyli to oznacza, że te dwa kąty w sumie x plus 60 stopni jest równe 7x. Miara tego kąta x plus 60 stopni jest równa mierze tego kąta, które są znaczne jako 7x. Czyli mogę napisać takie równanie, że x plus 60 stopni to jest to samo co 7x. I to jest właśnie konsekwencja tego, że to są kąty wierzchołkowe, czyli ich miary muszą być sobie równe. No i teraz wystarczy rozwiązać to proste równanie, żeby znaleźć x. To zacznę od tego, że odejmę x od obu stron tego równania. Jak odejmę x... Od lewej strony to zostanie mi tylko 60 stopni po lewej stronie, a jak od prawej strony odejmę x, to zostanie mi 6x. No to widać, że tutaj łatwo się to rozwiąże, no bo podzielimy obie strony przez 6 i dostaniemy, że 10 stopni to się równa x. No i już wyznaczyłem miarę tego kąta x, czyli miara tego kąta tutaj to jest po prostu 10 stopni. Miara tego kąta to jest 60 stopni, no a miara tego kąta tutaj po prawej stronie to jest, można na dwa sposoby to obliczyć: 7 razy 10 stopni, czyli 70 stopni, albo mógłbym powiedzieć, że to jest 10 stopni plus 60 stopni, czyli 70 stopni, dlatego że miara tego kąta musi być równa sumie miar tych kątów po drugiej stronie tutaj, bo to są kąty wierzchołkowe, tak jak mówiłem. Tak czy inaczej, znaleźliśmy wszystkie miary kątów, jakie tu występują. No i oczywiście, moglibyśmy tutaj jeszcze powiedzieć, że jeszcze są te kąty. Które są tutaj i moglibyśmy zapytać, jaka jest miara tych kątów. To się jest łatwo obliczyć. Skoro tu jest 70, tu jest 70, no to od 360 musimy odjąć 2 razy 70, czyli 140. 360 odjąć 140, to będzie 220. I te kąty też są sobie równe, bo są kąty wierzchołkowe. 220 podzielić na 2, musimy równo podzielić. Zostaje nam, że tutaj mamy 110 stopni. I teraz już naprawdę wszystkie kąty na tym rysunku wyznaczyłem.